legendarny zbiorką. Kameruje się. Dosyć zapał studio przedmeczowe. Kłaniamy się z pierwszego oficjalnego meczu w tym sezonie. Oto eksperci, ekspert Kacper, ekspert Marcin od fan zbiorkomów. Wszelakich mecz pucharowy. Gramy dzisiaj mecz pucharowy w województwie łódzkim. Grają dwie drużyny, które przystąpią do rozgrywek A-klasy w okręgu łódzkim. Ale puchar grają w okręgu skierniewickim, bo jak co roku przed sezonem w Łódzkim Związku Piłki Nożnej uruchomiono maszynę losującą, która przydzieliła kto gdzie ma grać w najbliższym sezonie. Dzisiejsi gospodarze Start Zbaków Borowy i goście, którzy w poprzednim sezonie grali w okręgu skierniewickim, teraz będą grali w okręgu łódzkim, ale puchar grają w skierniewickim. To są rywale ligowi także z poprzedniego sezonu. O punkt lepsza w sumie w całym sezonie okazała się drużyna Startu Zbaków Borowy, która wyprzedziła Sokół Popów o punkt. W Popowie gospodarze wygrali 2-1. Tutaj w Zbakowie Kościelnym Start ograł Sokół Wiosną 3-1. A dziś mecz pucharowy. Tutaj na tym przepięknie położonym boisku, naprawdę fantastyczny klimat. Tu mamy kościół w Zbakowie. Dookoła naprawdę kapitalna sielska atmosfera. A zatem gramy dzisiaj mecz pucharowy. A za 3 tygodnie już te same drużyny znowu zmierzą się w meczu ligowym. A zatem ja nie przedłużam i zapraszam do obejrzenia skrótu. Wielki świat. No i gramy mecz. Zaczyna się z 10-minutowym opóźnieniem. Sokół Popów na biało skompletował jedynie 10 zawodników. Może ktoś jeszcze dojedzie, gospodarze, Start z Łaków Borowy w strojach zielono-białych. No i akcja startu nie ma. Gdzieś sobie wtedy wynotowywałem filmiki, na które słychać to Rudy i miałem z tego zrobić osobną kompilację, taką do użytku prywatnego. Supek! Tak, dzisiaj gra ten mecz i reszta jutro i chyba jeden jest jeszcze w niedzielę. Czy nie wiem, 3 czy 4 są w niedzielę, jeszcze nie wiem jak się... Oj, aj! Mocne uderzenie z daleka, ląduje piłka w rękach bramkarza Sokoła. Ile to mamy jeszcze? 10 po zaczęli. A jeszcze może stąd jest stanie. Strzałach! Pierwsze uderzenie Sokoła Popów. No i szansa dla... Okazja dla gospodarzy, strzał, gol! Doczekali się gospodarze, którzy napierają. No ta różnica jednego zawodnika jest bardzo widoczna. 21 minut gry za nami. I gospodarze zasłużenie wychodzą na prowadzenie w końcu. Zmuszony do kapitulacji. Golkiper Sokoła Popów to uderzenie w kierunku dalszego słupka. Tak w takim stylu jak kiedyś trochę strzelał Thierry Henry. Jego popisowe zagranie. No i kompletnie bezradny był golkiper gości. I w 22 minucie meczu Start z Łaków Borowy obejmuje prowadzenie. Oj, zamieszanie! Ale nie, ta bramka nieuznana. I rzut wolny dla Sokoła Popów. Błąd golkipera! Ach! Naprawiony w porę. No i to jest właśnie to. Uderzenie z daleka obok, minimalnie. No i jeszcze próbuje Start i słupek. Po raz drugi już w tym meczu słupek ratuje drużynę gości. Tak, wyczuł krew. I nie ma. No ale to Sasek krzywdy zrobił. Oj, oj, poprzeczka! Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to pójdzie gdzieś w kosmos w ogóle. Od niechcenia. Tak. A to spadający liść, panie. No i końcówka pierwszej połowy będzie 2. Nie ma 2! Ależ kapitalnie teraz obronił.
coś nieprawdopodobnego. Dobre podanie, akcja startu z łaków Borowy. Uderzenie, 2-0, ależ ładna bramka. No myślę, że to się już kwalifikuje pod stadiony powiatu. W końcu mamy trochę ponad, niespełna 10 minut gry w drugiej połowie. No i przed chwilą z jedyną na razie akcją ofensywną w tej połowie wyszedł Sokół Popów, wciąż grający w dziesiątkę. A teraz start z łaków Borowy, dobre rozegranie do prawej strony. No i wreszcie obyło się bez kombinowania. Po prostu dobra próba, strzał z linii pola karnego, piłka wpada do bramki. No i to jest nadal niebezpieczny wynik, jak to mawiał ekspert obecnie oczywiście pracujący w Arabii Saudyjskiej. A zatem czekamy na to, co się tutaj jeszcze wydarzy. 2-0, czyli przed nami w tej chwili powinny być największe emocje. To akurat. To ich wersja. No i ach! Ale... Historia, no to normalnie, to trzeba by było uwiecznić na zdjęciach, bo to się nie da tego opowiedzieć. No nie, ludzie się po prostu, tutaj jak i na weselach, dopóki nie było kamer... To... Rzut wolny dla Sokoła Popów i gol! Jest bramka kontaktowa dla Sokoła Popów, dobre dośrodkowanie z rzutu wolnego, ładny, mocny strzał, bramkarz, golkiper, gospodarzy, który dosłownie chwilę temu wszedł z ławki, jedyny rezerwowy, jakiego miał dzisiaj do dyspozycji trener startu z łaków Borowy, pojawił się na placu gry i chwilę później traci gola. No a zatem to, co mówiliśmy, 2-0, to bardzo niebezpieczny wynik i kiedy wydawało się, że... Odłóż ten telefon. Kiedy wydawało się, że... Nie mi się pan komentowanie, manier przeszkadza. Że w tym meczu już nic ciekawego się nie wydarzy, goście łapią kontakt. Nie było spalonego! Gol! 3-1. No, tutaj było chyba tak dość na styku, na linii, ale... Ani arbiter boczny, ani główny nie sygnalizował spalonego, zatem chyba trzeba uwierzyć arbitrom. Ani ty nie sygnalizowałeś. Ani ja nie sygnalizowałem, ale ja się nie znam, ale tak, trzeba chyba wierzyć. Przekonany byłeś. Trzeba chyba wierzyć arbitrom, że tam offside'u nie było. 3-1, kilka minut po tej bramce kontaktowej dla Sokoła Popów, start z łaków Borowy łapie znowu dwubramkowy dystans. No i kurde, szkoda trochę, bo już się zaczęło robić ciekawie. Tak. I ach! Rzut rożny dla Sokoła Popów. I co? I gol! Ależ nam się teraz zrobiło widowisko w końcówce. Kiedy wydawało się, że wszystko jest pozamiatane po tym drugim golu dla startu z łaków Borowy, no mówiliśmy, że 2-0 to niebezpieczny wynik. Było 2-1, 3-1 i teraz mamy 3-2. Dobrze rozegrany rzut rożny, z bliska umieszczona piłka w bramce. No i w odstępie myślę około 10 minut padają tutaj 3 gole. A grający w dziesiątkę cały mecz Sokół Popów podejmuje walkę, stara się podejmować walkę jak równy z równym. Rzut wolny dla startu, nieco ponad kwadrans do końca, dobry strzał, ale świetnie sobie poradził golkiper gości. Tomek, weź przed pole i... Dobry zwód, szansa dla startu, znowu broni golkiper Sokoła. Rzut rożny dla startu. Ależ teraz pięknie. 4-2. Znowu start z łaków Borowy ucieka na dwubramkowe prowadzenie. Naprawdę bardzo ładna ta bramka. Świetny wyskok, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka odchodząca, ale spadła dokładnie tam, gdzie miała spaść. Piłkarz z numerem 8 doskonale wyskoczył, umieścił piłkę w rogu bramki Sokoła Popów. No i w tej chwili na około kwadrans do końca podstawowego czasu gry start z łaków Borowy prowadzi 4-2. No ale nie, no to on by poszedł do Jaskowic. No. Oj, oj, oj! To jest chyba jakieś 6 km. Okazuje się, że nie jest tutaj niemożliwe. Kilka rzeczy, ale dobrze by było mieć też rower.
Który jest w Pieńkowie nadal? Ach, obok. No jest, jest. Mieliśmy się i w ogóle jakoś tematu też na razie nie ma. No to zawsze. Tak, i ja mówię, Gosia, słuchaj, bo... Zgadamy się, nie? Ajajaj. Ostatnie dwie minuty by przycisnęli, tak. No i jeszcze szansa na 4-3 dla Sokoła, ależ tam w tej chwili jest kręcenie i nie ma! Piłka z numerem 99 tak kręcił, że aż chyba sam się zakręcił. Szkoda, bo jeszcze mogliśmy mieć emocje w końcówce. Koniec. I koniec meczu, bez chyba doliczania choćby minuty, bo równo 45 minut upłynęło od wznowienia gry. Po przerwie arbiter kończy ten mecz w pierwszej rundzie okręgowego Pucharu Polski w okręgu skierniewickim. Dwie drużyny ligowe z okręgu łódzkiego kończą swoje zmagania. Start Zwaków Borowy pokonuje Sokół Popów 4-2. Brawa dla gości za walkę, pomimo tego, że przez cały mecz grali w dziesiątkę.